Witam was, moi drodzy, jestem Zygfryd Kuła, to jest środa z Pyrą, czyli dzisiaj będzie dzień Pyrolandu, właściwie, o, dzisiaj, o, środa z Pyrolandem, może być i tak? Bo dzisiaj dokładnie taki set sobie ustawiłem, czyli tęczomiot, lizasiek i do tego świąteczna strzelba, bo pasuje, że tak powiem, do kompletu. Bo ma lampki, jest i taśna i w ogóle fajna. Serwer jak zwykle mój. Mapa, na której gramy, to CB Badlands. Wydaje mi się, że dość dawno nie było tej mapy. Więc powinna być odpowiednia. Tu gdzieś... O właśnie, tu był gdzieś snajper. Tu był nawet Kudin. Snajper Kudin. Papyro. Pa. Ale może ja biorę medyka. No i co by tu jeszcze? O, jeszcze by tu trzeba znaleźć szpiega. Wszystko jest kolorowe, tęczowe, switaśne i w ogóle i tak ma dokładnie ma być. A ja przeciwników wcale nie zabijam, tylko karmię ich słodyczami. Karmię ich tęczą. Temu panu na przykład wysyłam świąteczne życzenia w postaci lampek. Ale on chyba miał dzwon zmarłego, tak mi się przynajmniej wydaje. No ile ty masz tego HP, koteł? Kurczę, no umrzyłem, niefortunnie. A miałem nadzieję, że go zabiję. Strzelałem z tego shotguna i strzelałem, a tu nic. Dobra. Nakarmy kogoś lizaśkiem. Czy lizasiek daje, ma jakieś właściwie cechy? Tak, no, nie, dobra. Nic ciekawego nie daje. Ha, spacz tego. O, dostał baloniki ode mnie. W ogóle jest sweetaśnie i fajnie się. I taki będzie dzisiaj odcinek, sweetaśnie i fajniusi. I kurczę blade, mam nadzieję, że się wszystkim to podoba, jak nie to kurczę. Nie oglądać lub coś. Nie, nie na punkt. Sią mi z punktu czerwoni, już. Idźcie sobie, to mój punkt. Dostałem w głowę. Tak czy siak, kto nie pamięta, przypominam, że planujemy nagrać w tym roku wysoki poradnik Team Fortress 2016. Będę o tym przypominał przez cały tydzień z tygodniem Spyro, czemu by nie, kto mi zabroni. Smacznej tęczy, czami. Jej. Posmakuj tęczy, Skittles. Skittles nie reklamuj. Nie lubicie Skittlesów? Dobre cukierki. Że strasznie tuczą. No ja właśnie lubię te kwaśne. Nie, po prostu lubię. Ale mogliby mi płacić, nie miałbym nic przeciwko. Masło twierdzi, że mi zapłacili. No, nie obraziłbym się, jakby mi zapłacili. Ale niestety zarabiam w trochę inne sposoby niż reklamując cukierki na YouTube'a. Co tu działko to robi tam? Czemu tylko o zarobku myślę? To wy tutaj mi sugerujecie jakieś rzeczy. Powiedziałem, że lubię cukierki, a wy za to, że mi zapłacili. I wszystko się robi dla hajsu. Ej, brońcie punkt, ludzie! Brońcie punkt! Nie! Nie! Nasz punkt! Ukradli go! Nie dam rady, ja nie przeskoczę. Nie przeskoczysz? Gruby przeskoczył, a ty nie przeskoczysz? Ej, idź sobie! Nie! Co za Kudim? Jeszcze mi okejkę pokazuje, co za menda. Idę go poczęstować tęczą. Ciekawe, jak człowiek mówi takim głosikiem, takim... Nie! Takim cały czas był głosikiem odcinek! To czy byście nerwicy dostali? Czy może niekoniecznie? O, ale amu nie ma 6. Oje, przeskoczyłem. Spadaj. Hehe. Kurczę, nie spychaj tak, ej. Point!
Co to? Ilu was? Tam was było mnóstwo i ciałko widziałem i straciliście punkt? Nie! Aha, uciekłem! Cheater. Nie, uciekłem, udało mi się przeżyć. Ale co ja mam robić z Uberem? Mi możesz dać. No, szczególnie. Albo mi. Tylko się przebiorę. Właśnie, nie biegaj na golasa. I komu ich nakarmimy kogoś lizaszkiem? Może lubię. Nie ma limitu. Grunt, żeby nie spamować. I nie pierdzieć do mikrofonu. Ojajaj! Kurczę, zostałem zabity. Kto nie wie, o co chodzi z pierdzeniem do mikrofonu, zapraszam do wczorajszego odcinka. Gdzie jeden z ludzi pierdział w mikrofon. Było to obleśne, naprawdę. Uważam, że takie rzeczy są naprawdę niesmaczne. Pierdzenie jest niesmaczne, czy to dziwne? Czy będzie jakimś fetyszystą, żeby pierdzenie było smaczne? Czy to jest cukierek? Nie, to zębatka. A to co? Kubek? Puszka? A. Do boju! No nie. Headshota dostałem. No to niefortunny mi ten odcinek. Już na mnie polują, ale już. Kudym i Chami oczywiście opuścili team, bo Kudym chyba był ze mną po scramblu, albo Chami, któryś z nich, nie wiem. Ale oczywiście po scramblu zawsze ci lepsi gracze idą do przeciwnego teamu, bo muszą oczywiście mnie zabić. Denerwuje mnie to i kiedyś chyba normalnie będę blokował teamy. Albo coś. Albo w ogóle szkoda, że na serwerze domowym, czyli takim jak ja mam, nie da się ustawić limitu klas na przykład, bo myślałem, żeby odpalić Highlandera tutaj i każdy mógłby tylko jedną postać wziąć, nie byłoby takiego spamowania. Że milion szpiegów na przykład na mnie poluje, tak jak się to zdarza na niektórych nagraniach. No ale cóż, o jakiś śmieszny robocik. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Pozostaje ludzi częstować tęczą. Szerzyć radość i miłość. Tęczową. Pomóżcie z tym punktem. Czemu go nie bronicie znowu? Dlaczego? Na punkt bronić, bo zaraz nam zabiorą. Ja zrobiłem, ale i tak wszyscy przechodzą do przeciwnego teamu. Żeby tylko mnie zabijać, nuby. No. Dobra, robimy scrambla, bo... Kurczę, takie teamy to są trochę nieuczciwe. Gramy dopiero co, 8 minut, a już drugi raz wygrana runa? No to szybko. Scrambla zrób, nie ma sensu. Zrobiłem, a przynajmniej powinien się zrobić. No, zrobił się. No, no nie, ej. Co no nie, ej? Zamienię się za miejsce w red. Nie, no widzisz, zrób scrambla, ale jak cię przerzuci, to już się nie podoba. Ale tam jest mój ulubiony grubasek. No trudno się mówi, a tu jest twoja ulubiona pyra. To znaczy ja. Chodzi o mnie? Nie. Kudym jesteś. Nikt ci nie uwierzy, że to grube kości. To 11 do 13. No, akurat kryty. Co za Kudym? O, wirtualny wizjer. Co to za przedmiot dostałem? Jakaś czapucha? Co to jest? A co to jest w ogóle? Czekajcie. Ja to mogę założyć? Tylko co pamiętam, to jest do multiklasy. Coś mi tu... Aha, dobra, o. Dobra, założyłem. Jak zginę, to powinienem teraz się z tym odrodzić. Poszukuję grubaska do tego w moim teamie. Panie! Uberuj pyrę! Uberowanie pyry jest pro. Jakiś grubasek, chodzi grubasku.
Ale mam okularki śmieszne. Hi hi. Też mnie to boli. Tu jakiś bogatszy grubasek jest. A siad z mojego punktu, wybrzydale. Idź stąd. Ej, grubasku, masz kanapkę? No jak to się stało? Miałeś spaść. Dwie kanapki dostałem. spaj za wami, ej! Czami możesz leczyć tego, Wichena, czy jak mu tam. Gostka. Wiedźmę mogę leczyć. No. No to jest grubasek, widzę. A, jeszcze maestro. No. Dobra robota. Jak to nie? Mówiłem, nie słyszałeś. Kurde, ja zacznę chyba zbierać donaty za pozdrowienie, bo każdy chce, żeby go pozdrowić. Płacić nie ma komu. Dokładnie tak, hajsty. Nie ruszę się, nie ruszę się. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź dam ci lizaczka, to cię uleczy. Chodź, naprawdę. No ty pasożycie ty, chciałem uleczyć tego. Jak mu tam? Co chciałeś? Szpiega chciałem uleczyć, a ty mnie pasożycie jeden zaszczeliłeś. No bardzo mi przykro. No mi bardziej. Smutek bardzo. No ja wiem. Gat, możesz dać, nie pogardzę, czemu by nie? Nie wiem co prawda co z nim by zrobił, ale... Spoko. Nie! Nie! No co wy! Niedobre ludzie. No nie, ja chciałem ci tego lizaczka dać. Nikt nie chce mojego lizaczka. Czemu nikt nie chce mojego lizaczka polizać? Nie żeby to zabrzmiało jakoś pedalsko. Nie w tą stronę idziesz. Ale cię zrobiłem. Weź, idź sobie. Idź sobie. Ale idź. No co to za bąki? Nie, dobra robota. Dobra tęcza? No nie. Czekaj! Ajajaj, no nie pykło. Jakim cudem ja się mogłem spalić jako pyra? Przecież dostał. Się nie da tak. Dostał. Czemu nikt nie przejmuje? No halo, drużyna. Dostał jesteś. No chodź. Oj, umarłeś. Musisz być szpiegiem. Polecam. Kimkolwiek. Jakie musisz być dobry przede wszystkim. Nie, odejdź, 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 odejdź! Dzięki Smurfie. Skosztuj tęczy. Co się stało? Miałem full HP. Przecież się spaliłeś potem, ty pawciu, ty. Bierę ulubioną klasę, o kurcze. Czemu zmieniłeś team po Scramblu? Oszukisto. No musiał poczytać, czy da się blokować kogoś zmienianie teamów. A ty też zmieniłeś? Mówię o tym Witch Ghostek. Możesz. Cześć, Smurfie.
Do boju! Za Smurfeta, nieważne. Nie pykło. Tami, co z ciebie ze scout, jak nie przyjmujesz punktów? Czekam na apteczkę. No, czekam na apteczkę. Czekaj, Smurfie! Dobra szarża. No co, gardzisz lizaczkiem? Kurczę. Na punkt! Będę... Ajajaj! No nie. Nie wierzę, że spadłem i się zabiłem. Ale nie fart! Kurde bele, no. Eby, ktoś nie pamiętał, przypominam, że również mamy konkurs na znajdowanie siebie na nagraniu. O co chodzi? Wyjaśniałem we wczorajszym, czyli wtorkowym nagraniu, czy tam odcinku z Pyrą. Brońcie punktu! Bierze was, zabijcie ich tam! No halo, niebiescy, gdzie wy jesteście? Czemu nie bronicie punktu? I tu jakiś dobry Tymek pomaga. Dobra robota, Tymku. No, milion minikrytów i przeżył. Co za Kudim. To jest Kudim oszukista. Ja bym go zbanował. Ej, co powiedzie na to, żebym zbanował Kudima? Nie. Na to, że jest oszukistą. Nie, bo jest dobrym grubaskiem. Ale jest oszukistą. Patrz, wszyscy głosują, żeby tak. Tylko Chami mówi, że nie. I Melseze, no coś tam, że nie. I ja. I Karol. Ale Karola nikt nie słucha. Cheater. Melson QZQ. Nie wiem, co za dziwny nick. Jak mogłeś na to wpaść? Ja już nie mam tego. Tęczy. Na pewno nie dzięki tobie. No raczej nie. Oj, co te rakiety? Kurczę. Ale dobrze pocisnęliśmy. Przejmijcie ten punkt tam do końca. Niebiescy, do boju. Pum, 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 pum. Pum, pum. Ror nie śpi. To pa, Melson QZQ. To jest szpieg. Kurczę, ale mi zrobił. Melson QZQ poszedł sobie. Ej, ale punkt. Ej, ale idźcie sobie tam. Ale nie ma takiego przejmowania. Mój punkt. Nieprawda. Podpisałeś? Mój. Podpisałem kontrakt z Gabenem. Pokaż. No ale... Ale nie mam chwilowo. No, szukujesz, kłamczuk jesteś. Może kiedyś ci pokażę. Poświęciłem się. Dziwnie to brzmi, jak mówisz, że może kiedyś mi pokażesz. Kudim, dostajesz bana. Co ty na to? Albo banana. Co wolisz, bana czy banana? Nie chcesz mojego banana? Pogardziłeś moim bananem. Dobry rocket jump, widzę. Kurczę, nikogo tu nie ma, no jak tu zabijać, jak nikogo nie ma? Do boju, drużyno! Nie! Aj, prawie no! Ojejku, oni ze trzy działka tam mają! Halo, gdzie są szpiegi, ubery i żołnierze? Ja, jak się nie da? Da się, tylko nie umiesz. Popielę te działka, patrz. O, ale nie, jeśli jest tu Kudim.
Przydałoby się coś na jakieś minikryty albo... dupalacz. Ja nie, obiecałem, że dzisiaj bez dupalacza. Nie chcę dupalacz. O, ty jest ten. Jakoś się otrół kręty na trąbce. Dobry teleport. Polecam. Co? I słyszałem, że tylko coś tam losowo. Ej, ale co? Jeżdżą klasy po kolei, to losowo. Czemu losowo? Jak tam w szkole? Losowo będzie nudno właśnie. Co? Losowo będzie według mnie nieciekawie, bo nieprzewidywalnie albo coś. A tak to każdy wie, kiedy jest jaki tydzień i kim by chciał sobie pograć też ze mną. W ogóle my pychy, zgadzam się. Halo, ty tu daj Ubera, a nie tam szczelasz sobie, Smurfie. No. Ostatnie życie. Tak. Chowamy się i czekamy na Ubera, panie. Ej, zabiłem inżynierów, a potem sam zginąłem, bo Kudim jest oszukistą jeżeli na Demomana. Powiedział, że tam się czaje. Dobra, ale skoro zginąłem, to ja już się z wami żegnam. Dzięki wam za towarzystwo. To było już na dzisiaj na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w czwartek. Hej!